Mnich opuszcza świat i wszystkie jego troski w poszukiwaniu Królestwa Bożego, które jest przebóstwieniem duszy mnicha przez kontemplację w tym życiu oraz doskonałym widzeniem Boga w życiu przyszłym. W życiu monastycznym wszystko podporządkowane jest czystości serca, zarówno działanie, jak i kontemplacja. Świętość cenobity, choć nie tak wzniosła jak eremity, jest wszakże bardziej ewangeliczna i pewniejsza. Kresem życia cenobitycznego jest umartwienie i ukrzyżowanie całej woli własnej mnicha oraz doprowadzenie go za zbawiennym przewodem Ewangelii do życia bez żadnej myśli o jutrze. I pewne jest, że taka doskonałość nie może być osiągnięta przez nikogo z wyjątkiem cenobity. Nic nie może zmusić Boga, by wydał nam tajemnicę swojego wewnętrznego życia. Ani nasza cnota, ani żadna z mistycznych technik, do jakich możemy się uciec. Życie mnisze jest życiem w całej jego doskonałości. W mniejszej społeczności odnajdujemy skruszonego łazarza, Martę zajętą posługiwaniem oraz kontemplującą Marię. Tak więc mamy trzy powołania: do męczeństwa, do działania i do czystości. Lecz nie można wejść w apostolskie życie, jeśli się nie jest zarówno skruszonym, jak i kontemplującym. Życie czynne jest przede wszystkim życiem w cnocie i pokucie, co jest koniecznym przygotowaniem do kontemplacji. Życie kontemplacyjne jest darem Boga, jest samo w sobie lepsze niż czynne, więc zawsze powinniśmy do niego dążyć. Służba Marty to kierować się dla Boga ku czemuś innemu niż Bóg. Rozważanie nie jest modlitwą kontemplacyjną, ale medytacją, która uduchawia życie czynne. Rozważanie to modlitwa Łazarza, nie Marii. Wyższość życia apostolskiego nad kontemplacyjnym wymaga, byśmy unikali wkraczania w nie bez specjalnej misji od Boga. Odpoczynek kontemplacji to przede wszystkim owoc wyzwolenia z niewoli namiętności. Kto pozbawia odpoczynku swoją odpoczywającą duszę, ten jest cielesny i zupełnie nie rozumie spraw Ducha Bożego. Tylko wyraźne wezwanie posłuszeństwa lub miłosierdzia może nam udzielić dyspensy od pierwszeństwa kontemplacji.
Niestety jesteśmy zmuszeni zapewniać byt ciału i wychodzić na zewnątrz samych siebie w pewnych działaniach. Cielesna działalność jest przeszkodą w kontemplacji. Miłość jest jedyną transcendentną czynnością kontemplatyka. Aby nie było już żadnej przeszkody dla naszej czystej miłości Boga, należy wyrzec się wszystkich innych uczuć, wszystkich innych zajęć, a nawet względnie interesownego i dobrego działania nadziei liczącej na coś innego. Czysta miłość jest wytwarzana w nas nie przez naszą własną energię i inicjatywę, ale przez działanie Ducha Świętego. Wewnętrzne działanie Ducha Świętego naprawia nieszczęście grzechu pierworodnego, który skazał nas na egipską niewolę pracy dla własnej satysfakcji i zaspokojenia namiętności. Kontemplacja przynosi odpoczynek od pracy i kres działalności. W objęciach mistycznej mądrości oblubienica wzniesiona jest ponad pokusy i roztargnienia udzielające się człowiekowi. Kontemplacja to anielska śmierć, która oswabadza nas nawet z ludzkiego sposobu pojmowania za pośrednictwem obrazów i pojęć. Jest po prostu posiadaniem przez doświadczenie tego, co przeczytaliśmy w Piśmie Świętym.